Siemaneczko, moi drodzy, siemaneczko, nami w serwisie, zobaczcie. Ale nic się nie dzieje, bo zupełnie przypadkiem wpadł mi w ręce fan scooter F10 Max Pro Plus. Masakra jakaś w tym nazewnictwie. To wszystko chyba chce mi powiedzieć, że będzie fajnie. Czy będzie fajnie? Czy będzie ten fan? No to się zaraz przekonamy, jak go rozpakujemy. A zanim go rozpakujemy, to wam pokażę, jak jest fajnie spakowany. Zobaczcie, styropianki, wszystko tutaj oddziela i tak dalej, elegancko, sztyca jest chroniona, jakieś pianki. No zobaczymy, już go wyciągamy, działa w ogóle to? Sztuka nówka, działa. No to można wyciągać. A w pudełku, moi drodzy, taki oto fan skuter na 10-calowych kołach, ale zaraz porozmawiam o wszystkich parametrach. Co jeszcze? Instrukcja po polsku, zestaw klucz, przejściówka, przedłużka, dodatkowa dętka, no i podnóżek, który trzeba sobie przykręcić o tu, więc zaraz go przykręcimy, żeby móc go postawić i pokazać wam, o co tutaj chodzi w hulajnodze za 2300 zł. A skąd taka cena? Ano stąd, że jest teraz promocja posezonowa. No bo za chwilę będzie śnieg, zima, wiadomo, ale taką hulajnogę możecie kupić już za 2315 zł. I tu właśnie kolega ją kupił. I zobaczcie, z Elektrofan sklepu ona przyszła. F10 Max Pro. I teraz najważniejsze takie elementy chciałem wam przedstawić w pierwszej kolejności może. Po pierwsze Primo i porównamy ją z Xiaomi. O, Xiaomi Mi Pro 2. Okay? Bo Mi Pro 2 kosztuje w tym momencie 2700, widziałem w Media Expert. Wiadomo, że można gdzieś tam poszukać na Allegro i kupić taniej, ale uważajcie z tym kupić taniej, bo ja już kiedyś kupiłem taniej. No, kto pamięta, to pamięta. I teraz o co chodzi z tą hulajnogą? Zobaczcie. Tutaj niby się niewiele różni w stosunku do Xiaomi, bo macie te gripy, jeden hamulec, tutaj macie taki dzwonek, o taki. Zobaczcie. Podwójne szybkie wciśnięcie, odpala wam lampkę. No, okej. Okay. Jest okej. Podwójne wciśnięcie. No i oczywiście więcej świateł tutaj nie ma, oprócz tego tylniego. Nie ma jakichś tam podestowych świateł. Są odblaski, widzicie, jest odblask. Ale więcej świateł już nie ma. No i teraz wyłączmy to światło. Teraz omówmy dalej. Tutaj macie ten hak taki, który po złożeniu sztycy możecie przymocować tu i sobie ją lekko podnieść. Lekko, no trochę ciężej niż w Xiaomi, bo Xiaomi waży około tam 14 kg, ta waży około 18. Ale jest okej, to tylko 4 kg różnicy. Gaz kciukowy, no i co? No i jeśli chodzi o kokpit, to w zasadzie tyle. Gripy powiem wam, że dosyć grube i fajne, bo takie solidnie się je trzyma, także będziecie zadowoleni. Jeśli chodzi o kolorystykę, no cała szara jest. To jest taki ciemny szary, o, tak bym powiedział. Jeśli chodzi o przód, zobaczcie, 10 cali koła. 10 cali koła, na dzień dobry, was witają. Xiaomi Mi Pro 2, 8,5 cala. Więc mamy większe koła tutaj w tym przypadku. Dalej zobaczcie, przedni amortyzator. Powiem wam tak, pojeżdżę na niej chwilę i troszeczkę na niej poskaczę i powiem wam, czy ten amortyzator to jest tylko tak wygląda jak amortyzator, czy też da się coś z tym zrobić, żeby to było większe, bo na razie sprawdzałem i jest bardzo twarde, możliwe, że da się go delikatnie wyregulować albo się po prostu wyrobi. No ale mimo wszystko coś tu jest, tak? System montażowy. No jest konkretny, bo zobaczcie, że tutaj mamy ten taki hak, który trzeba tutaj najpierw odblokować takim wichajstrem, cyk. I dopiero wtedy można złapać mocno i to naprawdę mocno jedną ręką nie jestem w stanie zrobić. Można go jeszcze trochę poluzować, tam jest taka śruba do regulacji, to jest wszystko w instrukcji ładnie opisane, ale generalnie się go odpina i składa się sztyce, a potem się zapina i wichajster się tutaj wsuwa dla dodatkowego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o dek, dek jest taki sam jak w Xiaomi. Zmierzyłem, a wszystko wyszło tak, dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o ten tył tutaj, ten błotnik, on nie ma wspornika. Nie wiem, czy nie będzie latał, skakał i drżał podczas jazdy, ale jest dosyć sztywny, więc no zobaczymy. Przejedziemy się, to będziemy wiedzieli po jakichś kamieniach. Jak na razie widzicie, że prosto z pudełka ją wyjąłem, sztuka nówka. Jeśli chodzi o hamulce, hamulec bębnowy i hamulec elektryczny. No bębnowy, no jest ok. No, wiadomo, że w Xiaomi macie tarczę, tutaj macie ten bęben, no ale zobaczymy, jak to będzie hamowało. Póki co, na razie się trzeba nią przejechać. A jako, że zmierzcha, a baterię mam naładowaną tylko na 60% około, no bo są trzy kreski,
No to nie będziemy bili rekordów prędkości ani sprawdzali zasięgu, ale wejdźmy chociaż do garażu i przejedźmy się chwilkę. Zobaczmy, jak się na tym jeździ. I potem zrobimy jakąś dłuższą jazdę, na której dowiedziemy, że zasięg tej hulajnogi to jest faktycznie te do 75 km. Xiaomi Mi Pro 2 45 km, w praktyce 30. To myślę, że jeżeli w praktyce zrobi 55, to będzie bardzo ok. Będzie bardzo ok. 20-amperowa bateria, w Xiaomi Mi Pro 2 macie 12. Więc jest już różnica konkretna. No, więc jest szansa na te zasięgi. A jeśli jest szansa na zasięgi, to prawdopodobnie jest też szansa na prędkości. A jakie tu są prędkości? No, słuchajcie, do 35 km na godzinę ona może jechać. I to podobno jest już odblokowana fabrycznie, jeżeli przełączymy na tryb sport. No to ciekawe, ciekawe. A skąd się to może wziąć taka prędkość? Ano z tego, że silnikiem bazowym tutaj jest 350-watowa jednostka, która się kręci do 700 watów. Xiaomi Mi Pro 2 w szczycie do 600. Więc jest szansa, że będzie te 35 jechało, skoro Xiaomi kiedyś też jechało 35 po odblokowaniu. No ale w przypadku takiej małej baterii, jak Xiaomi była, to ta prędkość trwała 10 minut, a potem już trzeba było jechać trochę wolniej. Właściwie nie było wyjścia. No jestem ciekaw tego, 2315 zł, moi drodzy, do 7 listopada jest promocja. Sprawdźmy to. Jak to jeździ? W naszym sławnym już i niesławnym garażu. Zanim pójdziemy, to zobaczcie jeszcze ładowarkę. 3 ampery, więc będzie się dosyć szybko ładowała. Według producenta do 8 godzin. Taka duża bateria. Jest to bardzo możliwe przy tej ładowarce. Test znoszenia. Dlatego, że winda ma awarię. Więc trzeba ją znieść. No i czy da się ją znieść? No ja mogę, ale... Czy jakaś dziewczyna by ją mogła znieść? To już by było troszeczkę... Chyba takie wyzwanie. Więc... Raczej polecam tym, co mają windy. I siłę. Zniosłem ją w taki sposób, że jest niezłożona. Prawdopodobnie mogłoby być trochę łatwiej, gdyby była złożona. No ale już mi się nie chciało jej składać. Tylko ją po prostu wziąłem w rękę i zniosłem. A teraz idziemy do garażu. Prowadzi się, powiem wam, lekko. Przyjemnie. Malutka, leciutka hulajnuna. Hulajnuna. No dobra. No i co? Oczywiście w trybie sport testujemy, nie? Na dzień dobry. Światło jeszcze włączymy tylko. I jedziemy. No idzie, powiem wam. Spokojnie do 35 poszła. 60% baterii. Trzeba się oczywiście odepchnąć. Ale jak już się odepchnie człowiek, to się jedzie. Jedzie się. No dobra. No to jedzie, zobaczcie. Zobaczcie, że prosto z pudła 35 na godzinę rozwija elegancko. Nawet chyba 36 by mogła rozwinąć, gdyby było więcej garażu. Ale naładujemy ją na maksa i sprawdzimy ją w warunkach nadwornych, na dworze. Te gripy naprawdę jest fajnie, bo są odczuwalnie takie grubsze. Dzięki czemu nie macie wrażenia, że trzymacie jakieś małą kierowniczkę cieniutką, niestabilną. Tylko faktycznie fajnie się to trzyma. Ciekawi mnie, czy ten gaz dałoby się troszeczkę przesunąć jeszcze w bok. Bo wtedy... byłby bliżej gripu tutaj i byłby taki łatwiejszy do kontroli. Plus dodatkowo jeszcze co by było fajne. No ten dzwonek dobrze działa. Ciekawe tylko jak długo. Mogłoby mieć taki elektroniczny, przecież to nie jest drogie, nie? No ale już nie narzekajmy, jedziemy. Światło, widzę je. Jedziemy teraz w jasnym garażu, ale widzę je, więc jest dobrze. A jeśli je widzę teraz, to myślę, że i w nocy też będzie świeciło. O czym się zaraz przekonamy, bo już właśnie się zrobiło ciemno na dworku. Więc może przejdźmy się na dworek i ją sprawdźmy. Hamulec złapie dobrze. Póki co. No, rozpędźmy się. Ostre hamowanie.
No powiem wam, 2 metry z 30 na godzinę. Jest dobrze. Jest dobrze. Elektroniczny plus bębnowy. Wyjeżdżamy, bo jest otwarty garaż. Podjazd. Podjechała. No i pięknie. Światło świeci dobrze. Jedziemy. Jedziemy na przejażdżkę. O, jaka dziura. Muszę uważać. Patrzcie. 35. Easy. Tempomat się włączył. No i jedziemy. No trzyma to 35. Trzyma cały czas. Hamowanie. Ojejku. Fajna jest taka lekka, wiecie, że moja Nami waży 45 kilo i takie łatwo się tak zawsze, nie zawsze się ją tak łatwo podrzuca, a tutaj można szybko na jedno koło jechać. No fajnie. Cichutka, uwaga, nic nie piszczy podczas startu. Nic nie piszczy podczas hamowania. Wiadomo, to jest prosto z pudła, nie? Ale jest okej. Szkoda tylko, że nie wziąłem sobie żadnego kasku, ani żadnej czapki, ani niczego, bo jest dosyć chłodno już. No ale jedziemy. 35 to, wiecie, w nami 1,5 sekundy. Tutaj też niedługo. Ale już widzicie, dalej już nie chcę iść. 35, koniec. No ale idzie. No naprawdę, jestem pod wrażeniem. Wiecie, że na mnie już mało co wrażenia robi. Chyba, że nie wiem, Rayon by jeszcze zrobił na mnie wrażenie, ale tutaj jak na tak tani sprzęt, 2300 zł, czyli można powiedzieć 1/10 wartości Nami, hulajnoga do miejskiego przemieszczania się. No ciekawe. No ciekawe. Światło będziecie zadowoleni ze światła. Bardzo ładnie świeci. Bardzo ładnie świeci. Nie ma jeszcze całkowitej ciemności, a wszystko ładnie oświetla. A w całkowitej ciemności będzie bardzo dobrze widoczna. I to tak fajnie świeci kilka metrów przed. No identycznie jak w Xiaomi oczywiście. Tutaj zobaczcie, że tworzy taki trochę taki stożek, nie? Na boki rozchodzący się. Więc bardzo fajnie świeci. No i co? Pokażę ją wam z tej perspektywy może. O. Zobaczcie. To światełko z tyłu takie, powiedziałbym, mogłoby być trochę mocniejsze. Ale są światła odblaskowe po bokach jeszcze, więc jest ok. Możecie sobie zawsze też dodatkowe jakieś światło założyć. Myślę, że tutaj jest na tyle miejsca, że możecie coś na to założyć. Jakieś ekstra światło, albo przykleić nawet do tego wariata. Nie słyszałem, żeby trząsł się na tej drodze tutaj, dosyć twardej i dziurawej, więc powinno być ok. To nie jest hulajnoga w teren, pamiętajcie. Nawet ta amortyzacja niech was tutaj jakoś niespecjalnie zachęca, że możecie tym jeździć w ogóle w terenie. Niech nie myślcie sobie, o, że tak może być. Nie. To jest hulajnoga miejska. Do jazdy nawet do pracy. Przede wszystkim do jazdy do pracy. I for fun. Dlatego, że to jest fun scooter. F10 Pro. Do 75 km zasięgu. No, ja muszę to sprawdzić. Chociaż parametry silnika versus bateria mówią, że tak może być. 35. Tempomat się odpala. Jedziemy. Już dawno tak wolno nie jeździłem na hulajnodze. Ale 35 out of the box
Pamiętajcie, że Xiaomi jest teraz zablokowana z fabryki do 20. Do 20. A tutaj jest i moc, i bateria, żeby was tak wieść z taką prędkością. O, tutaj była ta dziura. No fajnie. Ta nóżka z przodu jest ciekawa, dlatego że nie musicie się w ogóle obracać i schodzić ze skutera, żeby go postawić na tej nóżce. Bardzo fajny patent. Z przodu nóżka, cyk, nogą, szybko otwieracie ją i już jest zrobiona. Ten amortyzator daje wam 0,5 cm wgięcia, więc może to pomoże na takich mniejszych dziurkach troszeczkę. No zobaczmy, bo tutaj będą takie mniejsze dziurki. Mniejsze. Oczywiście to nie jest taka amortyzacja jak w Visecie czy w Nami, ale jakaś tam jest. No przejedziemy się, tylko zwolnimy trochę, bo nie wziąłem kasku i nie chciałbym się tutaj, wiecie, wykrzaczyć. No, jakiś tutaj teren jest. Przejedźmy się po tym terenie. Lampka ładnie oświeca. Coś jedzie z naprzeciwka. Ups. No idzie przez to błoto, pewno. I ta amortyzacja delikatnie to ugięcie powoduje, że delikatnie wam zmiękcza dziury. O! Ale to nie jest jakieś coś, co was uratuje, jak wpadniecie w dużą dziurę. Nie, 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 nie. Ale zobaczcie, jak szybko przyspiesza, momentalnie. Uhu! Dobra, dobra, idziemy, idziemy. Nie ma co. Idziemy ostro. Teraz będzie trochę wertepów. Dobra, driftem. Nie, driftem nie pójdzie. Chyba że ten hamulec jeszcze się nie wygrzał. O. Aż mi łzy ciekną, słuchajcie, bo ten wiatr zimny, zimny. No nic, jedziemy teraz. Tu jest trochę taka ziemiowa dróżka, ale w ogóle nieodczuwalna. Te opony 10-calowe, 10-calowe koła, pamiętajcie, 10-calowe koła, kulajnoty za 2300, to jest już całkiem fajna sprawa. Hamulec dobrze hamuje, nie rzuca nią, to jest raczej bym powiedział na plus, bo naciskacie hamulec i ona faktycznie staje w miejscu. Teraz mamy bardzo mokre opony, zahamujmy na asfalcie. No nieźle. Jeszcze raz. Samochód będzie teraz wyznacznikiem. Na przedzie samochodu hamujemy. 3, 2, 1. 1,5 metra. 1,5 metra. Nie no, hamulce baja. Baja, baja, baja. I znowu 35. Jak ona to robi? O, wysepka. Przeskoczona, easy. Ostry zakręt. Ostry zakręt w prawo. 35 trzyma. Trzyma, trzyma, trzyma. Dobrze jest. A zobaczmy, moi drodzy, ile jeszcze jedzie w trybie D. Powinna jechać 20 na godzinę. Zgodnie z przepisami. Ale jedzie 15. No i dobrze. I niech jedzie. A w trybie eko? Ciekawe, ile jedzie w trybie eko. Eko. Jedziemy. O mój Boże, eko to jest tryb pieszy. 6 na godzinę. Nie, to się nie da jechać. Oczywiście jedynym słusznym trybem prędkości jest tryb sport. Ogień.
Podsumujemy ją troszeczkę. O, zmieściłem się. Ale wnieśmy ją tak, jak Bóg nakazał. Co gdyby ktoś chciał ją faktycznie sobie złożyć na szybko? Blokadka, pomimo wyskoków, nie zużyła się. Pociągnijmy teraz mocno tą klamerkę. I to chyba naprawdę mocno. O! Muszę ją trochę poluzować. No bo ja nie regulowałem, nie wiecie, szybciutko złożyłem. Teraz zakładamy ten magiczny dzyndzel i podnosimy na górę. Tylko ją jeszcze wyłączymy może. O! I podnosimy do góry. No i teraz to się o wiele lepiej niesie, bo środek ciężkości jest mniej więcej równo. No da się. Nie ma dramatu. Teraz na czwarte piętro. Czwarte piętro osiągnięte. Blokadkę odpinamy. Cyk. Klamra. Cyk. Blokadka. Elegancko. I można jechać. Podsumowanie szybkie. Moi drodzy, Fan Scooter F10 Max Pro na pierwszy rzut oka i po tej pierwszej przejażdżce mogę śmiało stwierdzić, że jest to produkt lepszy od Xiaomi. Po pierwsze 10-calowe koła, po drugie mocniejszy silnik, dużo większa bateria, po trzecie, nie wiem, ten amortyzator daje takie dosłownie pół centymetra w wejścia, więc to nie jest amortyzacja, to bym nazwał jako delikatny zmiękczacz. Już same te 10-calowe koła powodują, że jest fajnie miękko i jeździ się na tym bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ten amortyzator równie dobrze mogłoby go nie być, ale skoro jest takie coś już, no to może się z czasem to delikatnie wyrobi i zacznie pracować trochę bardziej miękko i będzie przynajmniej, nie wiem, z centymetr powiedzmy tego skoku. Na razie jest powiedzmy pół centymetra, więc praktycznie nieodczuwalne, ale zawsze to coś. Zawsze to coś. Lepiej, żeby był, jakby go nie było. Dzwonek. Hamulec bardzo dobry, bardzo dobra prędkość, po prostu tutaj 35 widzieliście i hamowanie 1,5 metra, więc bardzo fajnie to hamuje. Bębnowy plus elektryczny. Napęd, 350 W silnik i no jest ok. Napęd na tył, na tylnie koło, więc po prostu staje dęba, jak ją troszeczkę podniesiecie, więc pamiętajcie o tym, żeby nie szaleć za bardzo, ale już możecie na jednym kole pojeździć. Ten gaz, no wiecie, no standardowa manetka, miękko chodzi, nie skrzypi nic. Cała jazda w ogóle była bardzo miękka i cichutka, więc jest ok. Tu są jakieś dwie zaślepki do czegoś, nie wiem do czego, no ale do czegoś one są. Nie wiem do czego, ale zapytam się, do czego pan skutera. Ta lampka przyzwoita. Przyzwoita lampka, wszystko widziałem, nie narzekałem nawet przez chwilę, że nie mam światła. Szerokość deka. Zmierzmy go, bo może ktoś ma teraz Xiaomi właśnie i się zastanawia nad zmianą. No to zobaczycie. Ta przestrzeń funkcjonalna, czyli tam, gdzie się powiedzmy normalny człowiek stawia nogę, to jest, będzie gdzieś tutaj na przedzie, czyli odtąd dotąd to będzie 50, słuchajcie, 3 cm. 53 cm mniej więcej do tej powierzchni funkcjonalnej, gdzie nogi możecie postawić. Więc jest fajnie. Szerokość natomiast, o, złapę może w tą stronę. Zobaczcie, szerokość. No, 16 cm. Jest ok. 16 cm na 53 cm. Bardzo przyjemnie. Błotnik nie skacze, nie telepocze się. Więc nie musicie mieć żadnych dodatkowych sporników. Prawdopodobnie ktoś, kto projektował ten skuter, wziął to pod uwagę. Brawo. Ta lampka świeci. Mogłaby być trochę jaśniejsza. Mogłyby być dwie takie diody tutaj zamocowane. Nie wiem, może taka podpowiedź dla producenta, żeby na przyszłość zamontował trochę mocniejsze lampki z tyłu. No i ta przednia też oczywiście zawsze może być mocniejsza. Jasne, nie? Zawsze może być mocniejsza. System składania bardzo fajny, trzeba go troszeczkę poluzować, żeby trochę lżej chodził. To dla każdego taki tutaj taka podpowiedź. Zobaczcie, tutaj jest nawet w przypadku tutaj montażu, jest w instrukcji napisane, że trzeba go troszeczkę poluzować, jeżeli jest za ciężko. Jeśli chodzi o, słuchajcie, transport, no tutaj jest pokazane, jak to złożyć, jak to fajnie poskładać przed pierwszą jazdą, jak należy pompować opony. Wszystko tu jest i jest wszystko ładnie po polsku. No i cały wyświetlacz.
Nie wiem, czemu jest napisane, że do 20, no ale to prawdopodobnie dlatego, że musi być zgodnie z przepisami. Ja tutaj odpakowałem hulajnogę prosto z pudełka, która jedzie 35 na godzinę, więc nie narzekam, jest dobrze. Fan skuter. No, jest fan, jest fan. I jeszcze nim trochę pojeżdżę, zanim go przekażę dalej. Pozdro. Taki surprise na koniec, jak już ją podłączyłem. Wentylator w ładowarce. To znaczy, że to jest naprawdę 3-amperowa ładowarka. A 3-amperowa w przypadku takiej małej baterii, mimo wszystko dużej, w porównaniu do Xiaomi, to znaczy, że to jest szybka ładowarka. Czyli faktycznie jest szansa na to ładowanie w ciągu maksymalnie 8 godzin. No zobaczymy. Z połówki zobaczymy, jak szybko się naładuje. Ładujemy. Czas start.